Jako rodzice, do czego Pani będą dążyły, jeżeli chodzi o przyszłość gimnazjum nr 29? Naszym celem jest przekształcenie gimnazjum nr 29 w liceum ogólnokształcące z dwoma oddziałami. Miałaby być to klasa matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna. Jaki jest tutaj odzew Urzędu Miasta Łodzi? Czy jest za, czy też przeciw? Kto z Państwem już rozmawiał na ten temat? Wczoraj mieliśmy spotkanie z prezydentem Trelą. Niestety argumenty na nie padają coraz bardziej absurdalne. Ostatnim argumentem jest taki, że po prostu nie damy rady wypracować sobie renomy przez 3 lata i nasi nauczyciele nie dadzą rady. A u nas pracują doktorzy, nauczyciele akademiccy, nauczyciele, którzy również już pracowali w liceum, mają takie doświadczenie. I jak może nie dać rady najlepsze gimnazjum w Łodzi? Damy radę. Rozumiem, że najlepsze gimnazjum w Łodzi to jeżeli chodzi o różnego rodzaju statystyki oraz rankingi, tak? Tak, jesteśmy najlepsi pod względem wyników z egzaminu gimnazjalnego, jak również mamy najwyższe EWD. Panie przyszłe jako rodzice, tak? Ale jest pytanie, co z samą kadrą naukową, tak? Czy też protestuje w jakiś sposób, też się jakoś angażuje? Na ten temat to już my się wypowiadać za bardzo nie możemy, tak? My mówimy tu w imieniu rodziców. Ale stanowisko nauczycieli jest również takie jak nasze. Oni popierają. Nie chcemy włączenia w podstawówkę. Nie chcemy być szkołą podstawową, chcę być równie renomowanym liceum jak pozostałe, które są tutaj w Łodzi, a na Widzewie takiego liceum nie ma.